Miejscy ogrodnicy. Nazywam się Agnieszka Chrobok i w dzisiejszym odcinku z cyklu Kocham tę roślinę chciałabym Wam przedstawić oto tą piękną trawę, czyli rozplenicę japońską. W centrach handlowych czasami możemy się spotkać z potoczną nazwą tej rośliny piórkówką, ale posługujemy się de facto właściwą nazwą, czyli rozplenicą japońską. Jeżeli chodzi o tą trawę, tworzy ona bardzo fajne kępy, jak widzicie. Możemy ją spotkać w nieco niższej formie oraz takiej standardowej, która osiąga podczas kwitnienia do 70 cm wysokości. Kwiatostany, jak widzicie, są takie dosyć wydłużone, bardzo miłe w dotyku. Kwitnie ona od lipca do jesieni. Kwiatostany są takiego koloru lekko beżowego, a z czasem przybierają barwę taką lekko szarą. Jeżeli chodzi o stanowisko, gdzie sadzić taką trawę, dobrze ona się sprawdzi na stanowiskach słonecznych, gdzie jest duży dostęp światła. Jeżeli chodzi o glebę, no to właściwie to nie ma jakichś specjalnych wymagań, także będzie rosła nam praktycznie, no można powiedzieć, że wszędzie, tak? O czym musimy pamiętać, żeby cały czas miała dosyć wilgotną tą glebę, żeby jej nie przysuszyć. Gdzie zastosować taką trawę, gdzie ją możemy wprowadzić do ogrodu? Możemy ją na przykład wprowadzić jako pojedynczy akcent, będzie ona tworzyła bardzo fajną taką zwartą kępę, bądź możemy ją wprowadzić na rabaty w połączeniu z innymi roślinami bylinowymi bądź jednorocznymi, także i w obrębie jakichś kwitnących krzewów. To, co jeszcze warto powiedzieć, to o tej roślinie, że bardzo fajnie ona wygląda w nowoczesnych ogrodach, właśnie jako pojedynczy taki akcent. Jeżeli dookoła jeszcze rozprowadzimy na powierzchni jasny żwir, będzie to fajnie wyglądało, tworzyło takie bardzo fajne tło dla tej rośliny. Jeżeli nie dysponujecie ogrodem, możemy sobie również pozwolić na tą trawę, umieszczając ją na przykład w takiej oto donicy. Fajnie będą one wyglądały, te trawy, właśnie w takich jasnych, kremowych donicach. Możemy wtedy wprowadzić różnej wielkości te donice, wtedy uzyskamy bardzo fajny taki trójwymiarowy efekt. Jeżeli macie ochotę zobaczyć jakieś inspiracje, jak wykorzystać tą trawę na przykład w ogrodzie czy tam na tarasie, zapraszamy do Was na nasz portal miejskiogrodnik.pl i tam znajdziecie więcej fajnych takich przykładowych rozwiązań z tą trawą. Także na dzisiejszy odcinek to wszystko, dziękuję i zapraszam ponownie.